Dzieciaczki, widzę, że super się bawicie. Ale Gabusiek, jest potrzeba zbudowania wieczernika na dzisiejsze zajęcia. Chodźcie. Pokażę, przygotowałem już klocki. Bardzo ciekawa, chodźcie. Chodźcie szybko. Gabuś, dawaj. No już, leć. Zobaczcie, tu macie klocki. Tu macie klocki i zbudujcie szybciutko, dawaj, dawaj, szybciutko, wieczernik dookoła. Co jej kazał zrobić? Powiedzieć uczniom, że on żyje. No właśnie, no i co zrobiła Maria Magdalena? Poszła. I co? I mówi, on żyje, zmartwychwstał, nie ma go w grobie. On żyje, nie ma go w grobie. No i jak myślicie, jak apostołowie ją potraktowali? Brzydko. Zareagowali? Brzydko. Nie uwierzyli zbytnio. Dlaczego? Byli bardzo smutni. Byli przybici. Bali się strasznie, że skoro Panu Jezusowi to zrobiono, to i oni będą musieli tak cieszyć. Pan Jezus wiedział, że apostołowie nikomu nie uwierzą, póki go sami nie zobaczą. Więc co Pan Jezus zrobił? Przyszedł. Przyszedł. Ponieważ wiedział, że nikomu nie uwierzą, przyszedł. Przyszedł, stanął po środku. Stanął po środku i pierwsze słowa, które powiedział do apostołów, były: pokój wam. Pokój wam. Pokój wam, czyli pokój. Przynoszę wam pokój, nie bójcie się mnie, to ja jestem. Kocham was, nieważne co zrobiliście, jestem was, kocham. Wybrałem was na moich przyjaciół, na moich apostołów. Macie iść i głosić. Dobrą nowinę, że Bóg was kocha, że ja jestem Bogiem, że zmartwychwstałem, że żyję. Zostawcie już, Auruś. Że zmartwychwstałem, że żyję. Chcę wam dać pokój w sercach, byście się już nie bali, uwierzcie. Potem zniknął. Ale jednego apostoła brakowało. Tam było tylko 10 w środku. Nie było Tomasza. No i jak Tomasz wrócił do wieczernika, no to co wszyscy zaczęli mu mówić? Jezus żyje? No, Jezus żyje, Jezus żyje. Był u nas, stanął tutaj. Stanął między nami, rozmawiał, a Tomasz nie uwierzy, póki go nie zobaczę. Póki go nie zobaczę. Póki nie dotknę jego ran, nie uwierzę. Póki nie dotknę jego ran, nie uwierzę. Był tak zamknięty, nie chciał uwierzyć, nie mieściło mu to się w głowie. No i Pan Jezus, jak zawsze, także i o tym wiedział. I pewnego wieczoru przyszedł również wtedy, kiedy był Tomasz. Stanął pośrodku, no, powiedział jako pierwsze słowa: pokój. Pokój wam, pewnie, żeby ich uspokoić, żeby zrozumieli, że to on jest ich najbliższy przyjaciel. I od razu do Tomasza poszedł. Mówi: Tomaszu, Tomaszu, proszę, proszę, dotknij moich ran. Dotknij moich ran. Wsadź ręce do mojego boku. Wsadź ręce do mojego boku. I nie bądź już niewierzącym, niedowiarkiem, ale nie. Wierzącym. Uwierz w końcu. No i Tomasz na to, jak myślicie, zareagował? Ukląkł. Dobrze. Ukląkł i wyznał w Jezusie swojego Boga i Pana. Powiedział: Pan mój. Wyznał Boga w Jezusie. Pan mój i Bóg mój. Uznał, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Padł na kolana, że jest naszym Panem i Zbawicielem.
A Pan Jezus mu jeszcze powiedział: dobrze, Tomaszu, uwierzyłeś, bo mnie zobaczyłeś, ale błogosławieni, czyli szczęśliwi, słyszycie? Szczęśliwi wszyscy ci, którzy uwierzą, mimo że nie zobaczą. Dobrze, teraz chciałabym, żebyście powtórzyli ze mną takie wyznanie wiary, żebyśmy też mogli wyznać, że Pan Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem, że dokonał tego dla nas, żeby nas zbawić, żebyśmy mogli żyć z Nim razem w niebie na wieczność. Jezu. Jezu. Tak jak Tomasz. Tak jak Tomasz. Klękam przed Tobą. Klękam przed Tobą. Mówię do Ciebie. Mówię do Ciebie. Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój. Uznaję, że żyjesz. Uznaję, że żyję. Że jesteś Bogiem. Że jesteś Bogiem. Wierzę w Ciebie. Wierzę w Ciebie. Wierzę w moc Twojej miłości. Wierzę w moc mojej miłości. Twojej miłości. Twojej. Okay. Wierzę, że żyjesz na wieki. Wierzę, że żyjesz na wieki. Jezu, zachowaj mnie w wierze. Jezu, zachowaj mnie w wierze. Pomóż mi wierzyć. Pomóż mi wierzyć. Choć nie widzę. Choć nie widzę. A co to znaczy wierzyć w Pana Jezusa? To znaczy, że Go kochać i żeby słuchać Jego słowem i żeby prawie codziennie chodzić do kościoła. A powiedzcie mi, jakie są słowa siostry Faustyny, bo to jest właśnie ta niedziela ze świętym Tomaszem, kiedy on mówi Pan mój i Bóg mój i wkłada rękę w bok Pana Jezusa. To jest niedziela Miłosierdzia Bożego. Jakie są słowa, które Pan Jezus kazał siostrze Faustynie namalować na obrazie? Jezusa. No, jakie to są słowa? Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Więc jaki jest klucz do nieba? Klucz wiary naszej. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Czyli wierzyć, to znaczy ufać Panu Jezusowi bezgranicznie. Musimy wiedzieć, że On nas zna, że On nas kocha, że chce dla nas jak najlepiej. I chociażby nie wiem, co się działo, czy dobrze, czy źle, to, że Pan Jezus nas prowadzi. Że jak jesteśmy z Nim i w Nim trwamy, modlimy się, czuwamy, spożywamy Jego ciało w chlebie eucharystycznym, to On nas prowadzi według woli Bożej. Tak? I się nami opiekuje. I nie mamy się bać. Mamy mówić: Jezu, ufam Tobie. To jest nasz klucz do? Nieba. Do nieba. Słuchajcie teraz w Ewangelii, jak to opisał święty Jan. Dobrze? To będzie właśnie Ewangelia na niedzielę. Posłuchajcie i patrzcie na te klocuszki, co wszystko to, co robiliśmy, i sobie przypomnijcie. To będzie Wam łatwiej wyobrazić. Owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój Wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był... Nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana! Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znów wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: pokój Wam.
Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój, powiedział mu Jezus. Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w Jego imię. Oto Słowo Boże. Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Raduję się tuż sama, wielbić Pana swego, będę śpiewał całej siły, Bogu sławić będę Twoje imię, więc miłosierny Pan Święty, mocno pora nie Jeśli wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa!